Jeżeli myślisz o zakupie sztuczek budowlanych, ale nie za bardzo wiesz, jak podejść do tego tematu, to ten materiał jest zdecydowanie dla Ciebie. Zaczynamy! Temat ten omówię na podstawie sztuczek budowlanych, które posiadam już grubo ponad 4 lata. Generalnie są to sztuczki budowlane firmy Gecko Polska i te mniejsze posiadają zakres regulacji od 46 do 76 cm, natomiast te większe od 61 do 101 cm. Oczywiście ta regulacja jest co 5 cm. Zdecydowanie jest to jeden z moich bardziej ekonomicznych zakupów, biorąc pod uwagę cenę samego zakupu, do tego jak są w stanie przyspieszyć pracę. Oczywiście, jeżeli mamy dosyć dużo pracy przy sufitach. Sprawdziłem przed chwilą na internecie, za ile można dokonać zakupu, no i generalnie te mniejsze to jest koszt około 550 zł, te większe 600 zł, czyli podrożało jakieś 100 zł przez ten okres 4-5 lat. A więc nie ma tragedii. Często w czasie pracy, gdy ludzie widzą po raz pierwszy mnie, jak pracuję na sztuczkach, zadają mi pytanie, czy się kiedyś wywróciłem, wtedy ja ich się pytam, czy to jest groźba. Na szczęście nigdy się na nich nie wywróciłem, chociaż miałem dwie ciepłe sytuacje. Pierwsza sytuacja wyglądała w ten sposób, że osoba trzecia zmieniała mi wysokość tych sztuczek. Generalnie robi się to w taki sposób, że tu jest taki bolczyk, trzeba go wykręcić. Wtedy mamy tutaj regulację wysokości, ustawiamy sobie pożądaną wysokość, ten bolczyk składamy, no i skręcamy. Niestety ta osoba tylko włożyła ten bolczyk, przez co później w czasie pracy mi wypadł, no i ten sztuczek się lekko złożył. Na szczęście mam taką wprawę, że byłem w stanie utrzymać się na jednej nodze, rozpiąć ten sztuczek, no i sobie z nich spokojnie zejść. Druga sytuacja wyglądała tak, że miałem przewód rozwinięty na podłodze, leciałem sobie z ruderem spójnie na suficie. Generalnie miałem w głowie zakodowane, że jest ten przewód, jednak po czasie zapomniałem, gdzieś tam się od niego poknęłem, ale całe szczęście była ściana przede mną, więc się wyratowałem. No i tutaj taka pierwsza uwaga, jeżeli właśnie zaczynamy chodzić na sztuczkach, to koniecznie wysprzątajcie sobie cały plac boju z jakichś niepotrzebnych przeszkód. No bo o ile w naszym życiu niejednokrotnie upadaliśmy, więc poniekąd z automatu wiemy, jak się zachować w czasie upadku, o tyle osobiście przynajmniej ja nie wyobrażam sobie upadku na sztuczkach, bo nawet nie wiem, jak miał się zachować, tym bardziej, że wtedy dźwignia upadku jest znacznie większa. Wiele osób, słysząc hasło sztuczka budowlane, jest lekko przerażona, ponieważ kojarzy mi się to ze sztuczkami cyrkowymi. I o ile właśnie w sztuczkach cyrkowych pole styku z podłożem jest naprawdę niewielkie, o tyle tutaj jest to praktycznie wielkości stopy, a więc utrzymanie równowagi na tych sztuczkach nie stanowi większego wyzwania. No i dodatkowo też są one mocno ruchome. A teraz dam kolejnego tipa. Pamiętajcie, że jeżeli transportujecie gdzieś sztuczka, no to warto sobie te sznurowanie zawsze zapiąć, ponieważ ja kiedyś tego nie robiłem, no i przez to właśnie wypadło mi w czasie transportu te sznurowanie, no i je zwyczajnie zgubiłem. Jeżeli chodzi o mankamenty, no to niestety waga jednego sztuczka to jest około 4 kg, więc jeżeli mam akcję, że muszę tydzień, no bo nie daj Boże dwa chodzić na tych sztuczkach po 8 godzin, no to już daje się to lekko we znaki. Wiem też, że niektórzy producenci mają troszkę lżejsze te sztuczka, jednak ich cena jest znacznie większa, no ale nie będę o nich się wypowiadać, bo już tak jak mówiłem wcześniej, doświadczenia mam tylko z tymi sztuczkami. No a druga sprawa jest taka, że tutaj jak możecie zauważyć, częściowo włamał mi się stabilizator pod kolanem, ale to bardziej z mojej winy. No dobra, to teraz przechodzimy do tego, jak je założyć, no i jak zacząć naukę chodzenia na nich. Zdecydowanie na początku najlepiej sobie usiąść na jakimś podwyższeniu i je sobie spokojnie zapiąć. Ja jednak nie mam tutaj takiej możliwości, więc Wam pokażę inny sposób. Potrzebuję do tego tylko kawałek ściany. W pierwszej kolejności biorę sobie ten sztuczek i zaczynam go sznurować od górnego zaczepu, ponieważ jest on najbardziej stabilizujący. Następnie przechodzę do sznurowania dolnych zaczepów. No i teraz podpierając się pośladkami o ścianę, staję na tym jednym sztuczku. Następnie biorę drugiego i powtarzam całą procedurę. Znowu od górnego zaczepu, a na koniec dolne. Trzeba tutaj jednak być elastycznym Zbyszkiem, dlatego jeżeli na przykład robimy to z pozycji siedzącej, to wtedy jest o wiele łatwiej zrobić najpierw dolny zaczep, a dopiero później ten górny. No i jak widzicie, sztuczka już mam zamontowane. Ważne z całą pewnością na początku jest to, aby stać cały czas przy ścianie, bo w razie czego zawsze mamy podporę, no i też dzięki temu będziemy czuli się pewni. W pierwszej kolejności radziłbym sobie po prostu przeskakiwać z nogi na nogę, żeby załapać właśnie równowagę. Gdy to już załapiemy, to możemy przejść do kolejnego etapu, czyli poruszanie się na nich. Tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze jest to robić wzdłuż ściany, ja jednak tego tutaj nie zrobię, bo jakbym to robił, no to po prostu wyszedłbym z kadru. Początkowo poruszanie się na nich bardziej będzie przypominać dreptanie niż chodzenie i mniej więcej będzie wyglądało ono w ten sposób.
Dlatego warto mieć tutaj świadomość tego, że mamy przedłużenie nogi, a więc jeżeli będziemy ją przytrzymywać dłużej w powietrzu chodząc, no to będzie nam o wiele łatwiej i sprawniej się poruszać. W czasie sznurowania szczudów zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie chodzi o to, żeby ta stalowa klamra zawsze była zapięta właśnie na tym stalowym stabilizatorze, ponieważ jeżeli byśmy tą klamrę zapięli sobie na skórze, to strasznie by się nam ona wyrzynała. Osobiście uważam, że jeżeli nam się trafi robota, że tydzień sobie na tych szczurach będziemy musieli chodzić, to spokojnie ogarniemy właśnie poruszanie się na nich. No i też uważam, że warto właśnie, żeby jakaś osoba zawsze była w pobliżu, a najlepiej przy nas, właśnie przynajmniej na tych początkowych etapach, żeby w razie czego nas ratowało. Pamiętajcie również, że na ten świat przychodziliśmy bez umiejętności chodzenia i tak samo właśnie będzie to wyglądać na szczurach, że na początku może nam to nie wychodzić, ale z czasem po prostu załapiemy, o co chodzi i będzie jak należy. Jeżeli chodzi o zdejmowanie szczudeł, to jeżeli mamy jakieś podwyższenie, na którym możemy sobie spokojnie usiąść, no to kolejność odsznurowania nie ma większego znaczenia. Natomiast w takiej sytuacji jak tutaj, no to klasycznie sobie pośladki podpieram pod ścianę, no i zaczynam odsznurowywać najpierw jeden szczudeł od dolnych zaczepów. Następnie zostaje tylko górny. No i teraz w tej pozycji kolejność jest tak naprawdę dowolna. Jeżeli pojawi się tylko jakiś komentarz, że znowu jest to reklama, no to z automatu poleci ban, ponieważ już mam dosyć tego, że dzielę się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem, a ludzie w tym wszystkim widzą ciągle reklamy. Jeżeli wśród Was są jakieś osoby, które już chodzą na szczudłach i mają jakieś dodatkowe tipy albo wskazówki, to będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli się tym podzielicie w sekcji komentarzy, tak aby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i do następnego.